Dzisiaj porozmawiamy o krzewie, który jest mrozodporny, bardzo łatwy w uprawie i dodatkowo będzie wpasowywać się w każdy ogród. O czym mówię? Kalina koralowa w odmianie Roseum. Jak wcześniej wspominałem, jest to roślina, która jest w 100% mrozodporna, ma bardzo małe wymagania glebowe, może rosnąć praktycznie na każdej glebie ogrodowej. Dodatkowo świetnie wkomponuje się w każdy ogród. Jest to roślina, która w maju wypuszcza białe pompony, gęsto pokazujące się na całej powierzchni krzewu, jak pięść duże, piękne, pachnące pompony w śnieżno-białym kolorze. Coś niesamowitego. Krzew dorasta maksymalnie tak do 3-3,5 metra, dlatego myślę, że nawet jeżeli będzie troszeczkę dla Was za duży, możecie go tam korygować cięciem. Jest to roślina, która praktycznie w każdym ogrodzie świetnie się spisze. Jedną wadą kaliny jest to, że ma dosyć luźny pokrój. Na pewno nie będzie pasować każdemu. Przez ten luźny pokrój mam na myśli to, że są dosyć wzniesione, opadające pędy. Nie jest to taki gęsty, zbity krzak, z którego wyrastają jak szpileczki, pomponiki. Jest to raczej taki krzaczor, ale piękny. Dodatkowe same liście są piękne i ozdabiają roślinę wtedy, kiedy ona nie kwitnie. Co ciekawe, właśnie praktycznie cała kalina ma właściwości prozdrowotne. Czy to kwiaty, liście, owoce, czy nawet kora. Same liście również na jesień się przebarwiają, także jest to dodatkowy plus. Naprawdę ciężko będzie mi znaleźć jakieś minusy, no ale spróbujmy. Oprócz tego luźnego pokroju, co może być minusem, ale nie musi, to jest to, że nie zawsze może się wpisywać. To, że na pewno znajdzie się miejsce dla niej i myślę, że w większości ogrodów będzie pięknie wyglądać, to może się okazać, że w jakimś, zwłaszcza takim nowoczesnym ogrodzie, źle się będzie prezentować. No i jest to roślina, która jest troszeczkę łamliwa. Jeżeli mieszkacie w dosyć wietrznym miejscu, to posadźcie ją po prostu w bardziej osłoniętym i powinno być wszystko ok. Podsumowując, jest to roślina wręcz idealna. Te wady są naprawdę takie, bo musiałem jakieś znaleźć. Nie mogło być rośliny idealnej, ale kalina koralowa na pewno do tych roślin, które są blisko ideału, na pewno jest bardzo blisko. Subskrybujcie kanał, widzimy się niedługo. Zapisujcie się do newslettera, pierwszy link w opisie. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!